zobaczymy, kto ma więcej kart. Możliwe. Do pokonania. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek, tak, dokładnie, z serii jakiejś tam nieformalnej. Tak zwana Yu-Gi-Oh! Down Over. Tak, to właśnie tak się nazywa gra, więc seria i jej nazwa będzie również z tym związana. Odcinki także, jak słyszeliście, ze mną jest Igo X, tym, który wydaje się nie reagować. Nie no, reaguję. Oczywiście, że witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Igo X, nawet powiedziałam nazwę, aczkolwiek byłem ciekaw, co powie, więc zaczynamy nasz kolejny pojedynek. Pewnie będzie próbował mnie zmiażdżyć, ale ja nadal będę grał tak luźno jak zwykle. Oczywiście nie będę próbował, może natomiast już na początku trzeba podjąć jakieś działanie. A może zaskoczę od razu tym? Nie. O, wiem, co najpierw zrobię. Pokażesz coś więcej niż tylko jeden potwór spamujący bez przerwy. Zostawię karty. No, może teraz się rozwinę bardziej. Tylko twoja defensywa jest nie do przejścia, chyba że na początku. Nie wiem, o czym mówisz, to po prostu twoja wina, że jest nie do przejścia. Cały czas wystawiasz jednego potwora, który ci wraca na... Dobrze, wybiorę coś sobie tutaj. O, to jest dobra karta. Jako kontra. Więc... Ale dobrze, żeby było ciekawiej, pozwolę ci ją zatrzymać, a wezmę sobie kartę. A tą. Dobrze, ty też sobie jakoś wybrałeś. Wziąłeś kartę, która mi były trap karty, okej, nie ma problemu. Wybrałem sobie twoją specjalną kartę. Dobrze. Nawet nie wiedziałem, jaka spadła, no ale możemy chyba... Twoja ewolucja spadła, nie tyle w dużym skrócie, ale skoro użyłeś exchange, to jestem nawet zaskoczony. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu, no mam zamiar cię... No, coś zrobić z twoją grą, bo jest niebezpieczna. Kończę, widzę, masz do tego dobrą kartę. Mam! Zobaczmy, co powiesz na to. Trap kartę? Zapraszam. No dobra, spróbujemy aktywować. Skopiowałeś moją kartę, okej. Okay. Bardzo dobra. Niech będzie. Tyle wystarczy. Czyli będziesz robił talię na podstawie moich talii i będziesz kopiował moją talię? Nie całą, tylko niektóre karty, które są bardzo dobre. Żeby wzmocnić swoją. Mam dużo dobrych kart, ale nie mam zamiaru ci jeszcze wszystkich pokazywać. Dlatego zwiększasz swoje szanse, chociaż i tak są niewiarygodnie wysokie. Nie wiem o jakich niewiarygodnie wysokich, po prostu twoja taktyka była jak budowa cepa. Starałeś się przyzywać innego, a nawet go nie poświęcałeś, nic. Wspaniała taktyka. Taktyka polegająca na tym, że jeśli ci zniszczę jakoś albo zneguję go, to przegrałeś. Ale mogę sobie poradzić z tym. Drugi raz miałeś tą kartę. Dwie karty użyłeś już takie same. Tak. Szkoda, ale trudno. No zaraz, wydaje mi się, czy mogę ci podejrzeć? Nie. Zaraz jeszcze zobaczę. Nie, nie widać. Dobra. Czemu tak łatwo? Twoja runda. Nie wiem, dlaczego dwa razy ją użyłeś, ale okej. A żeby sobie zwiększyć hapeki, zanim ty mi nie zmniejszysz ponownie. Dobrze, nie ma problemu. Zaatakuję cię po raz kolejny. Czy po raz kolejny coś się stanie? Nie. Tym razem nic. Nic ciekawego, nic interesującego. W takim razie troszeczkę... Troszeczkę silniejsza karta. No dobrze, to ja aktywuję tą swoją kartę. Już poszła. Czekamy więc, co dalej się pokaże. No ja tyle. Tak mało, naprawdę? Tak, mam mało kart i mało możliwości. Wielka szkoda. Tu też widzę, wszystkiego nie zrobiłeś? Po co miałem wszystko robić? Nie mam pośpiechu tym razem.
tamtej grze po prostu zniszczyłeś mi 10 kart, co mnie zdenerwowało trochę. Ale teraz już mam jak to z kontrolą. A skąd wiesz, że nie zwiększa ci, nie zabiorę ci wszystkich? No bo w sumie nie możesz skopiować tamtej karty więcej niż raz. Powinna być taka możliwość, że na przykład z deku podbiera z twojego do mojego. Jakoś. Chciałbyś. Za łatwo by było. Ale skoro lubisz dobre zagrywki, to sprawdźmy, co tu można zrobić. Patrz, jaką słabą kartą cię atakuje, zobacz. O, widzę. Bardzo przyjemnie. Używasz. A, to twoja. Tak ja. Trudno. Bardzo przydatna. Wkurzająca, ale poradzę sobie. Nie wątpię. Użyłem, zabierałem od ciebie kartę, której lepiej, żebym nie używał, bo przegram. Przegram. Ale przynajmniej ty tego nie możesz zrobić. Co powiedzieć? Ciekawe, czy to zadziała. Nie wiem, czy zadziała. Chyba się jeszcze dowiedzieć, czy nie dowiedzieć. Kto wie? Zastanawiam się. Dobra. Nie dowiedzmy się jeszcze. A jednak. Czyli? Chyba zostaje. Ale co, mówisz, że twoja karta zostaje? No. Zobaczymy. Chociaż to jest efekt potwora, a nie atak, więc pewnie spadnie. Tyle w temacie twojej potężnej karty. Tak. Jednak jestem teraz w lepszej pozycji, w lepszej sytuacji. W lepszej sytuacji? Jesteś pewny? Oczywiście jestem w tak dobrej sytuacji, w jakiej jeszcze nigdy nie byłem. A bo masz więcej punktów HP ode mnie, tak? O to ci chodzi? Tak, a poza tym nic nie mogę zrobić. A, dobrze wiedzieć. Dziękuję za informację. Poczekam sobie z tą informacją. Mam nadzieję, że będziesz... Tak, żebyś zwlekał. Nie, nawet cię nie zaatakowałem, jak zauważyłeś. Żebyś miał szansę jakieś. Tak. Nie wiesz, co się teraz będzie działo. Nie wiem. To dobrze. Tego aktywuję to i sobie coś tu może przywrócę. Już wiem co. Chcesz przywrócić to? Tak. Chcę przywrócić, ale nie mogę. Nie mogę cofnąć. O dobra, już się udało. Pozycji obronnej, znowu ta karta. Prawidłowo, że tak zrobiłeś. Jestem w siebie dumny w końcu. Tak, lepsze działanie. Nie powiedziałem. Ale nic więcej nie robię. Lepsze działanie właśnie skończy się. W sumie mi tam nie zależy, że zobaczysz to, co teraz zrobię, ale trudno. Twoja karta zostanie zniszczona. Najpierw cię zaatakuje. A, bardzo ciekawy pomysł. Zobacz. Mam bardzo słabą kartę, a cię atakuje. Tak. To szczęście. Jeszcze sobie mogę wymienić swoje? Ale tam nie mam żadnych ciekawych kart. Nie masz? Mówisz? Odzyskam tak. Moją kartę. Spodziewałem się tego. Teraz dostałeś kartę, która jest bezużyteczna. Nie masz wyboru, co wybrać. A, to mam sobie ją wziąć. No musisz sobie ją wziąć, nie masz wyboru. Nie no, bardzo dobra karta. Bardzo dobra? Może się nawet do czegoś przyda. Mówisz, że chcesz negować negowanie... Co jest? No dobrze, zobaczymy, co myślisz. No to, że twoja karta nie zadziała.
No to gorzej. Zaatakuje cię nie, cały czas, będę nie, cię. Nieźle dostaję. O, no, no właśnie, co za ataki. Jeszcze nie skończyłem, nadal mam twoją kartę. Którą moją? A, zobaczysz. Podjąłbym... Podjąłbyś odpowiednie kroki, prawda? Tak, tylko się myślę... O, dobra, zrobię coś bardzo... dziwnego. O, zrobię coś takiego. I dzięki temu... coś nam się stanie. Coś się stanie. Tak. Coś się stanie. O tą kartę ci ładnie wzmocnię. Czemu ty wzmocniłeś moją kartę? To element strategii. Radzę ci jej nie używać, ponieważ się dowiesz, co planuję. W sumie mi to tam obojętne, co ty tam planujesz. Zastanawiam się nadal, co mogę z tobą zrobić w sumie. Na razie wypadałoby mnie oszczędzić, gdyż nie zagrażam. A ty możesz ustawić silniejszą defensywę. Kto powiedział, że nie zagrażasz? Ale okej. Okay. Moja defensywa jest odpowiednio wystarczająco mocna. Zaatakować tą kartą i nic się nie stało. A, bo mam... masz kartę pułapkę, prawda? Moja karta, którą wziąłem do swojej ręki, to jest karta, która neguje karty pułapki. Tak, ale akurat nie dlatego. A Magic, ta twoja karta boostuje moją kartę przy okazji. To tak nie działa, wiesz? Tak, dobra, teraz zrobimy coś jeszcze dziwniejszego. Uwaga. O, nie tak miało być, ale dobra. Wzmocniłem ci obronę. Jakbym chciał atakować. Co robiłeś? Jakie mam ci dać szanse? Jak ty sam siebie wykańczasz? Już to minęło. To element strategii. To nie da się nazwać tego strategią, ty... niestety atak poszedł, już jestem na wykończeniu. Co ty myślałeś, że ty dawał fory? A mamy bardzo krótkie nagranie. No to złapiesz od razu, to będzie specjalne nagranie, w którym będzie drugi pojedynek jeszcze. Mam zamiar to zrobić. Natomiast ja... mam zamiar tutaj... Dobra, już wiem, jak to działa, więc ustawimy tak. I tyle. Może będzie dobrze. Może. A raczej skończę to. W sumie się nie dowiesz. Zobaczmy, czy twoja zbustowana karta daje mi wygraną. Poszła. Opa! The end. Niestety w jednym odcinku musisz złapać dwa pojedynki, bo byłoby za łatwo. Zaczynamy. Dobra, to ja teraz ustawię... coś spróbuję zrobić. A więc zobaczmy, co zrobisz. O, jest specjalna karta, którą na ciebie czekałem. Dobra, na razie tyle robię. Dobrze, zaraz zobaczymy, jak działa. Dobra, to jest moja... zrób sobie z nią, co chcesz. Już była ta karta. Spoko. Miała być. Poczekaj, po prostu. Teraz tego nie zrobię, ale... na razie czekam. Dobrze. Zbieram siły. Tak jak powinieneś robisz. Może być ciężko. Może. Ale kto powiedział, że będzie łatwo? Nie zaatakuję cię. Teraz ja powinienem ciebie atakować, póki mam taką możliwość. Nieprawda.
Nie masz żadnego potwora, ale mogą być inne efekty również. Nic nie powiedziałem, zobaczysz zaraz bardzo potężną kartę. Znalazłem kartę, która jest moją kluczową kartą i która może bardzo dużo ci zrobić. Ja natomiast... No nie, teraz nie zaatakuję. Chociaż, no, mógłbym... Mógłbyś, ale kto wie, czy nie mogę użyć jakichś szybkich zaklęć z ręki. No właśnie, o to chodzi, dobra. Spróbuję... A, zobaczyć, co się stanie z tym. Dobra. Zniszczyć smoka. A, i wyjdziesz na zero w sumie. Teraz sobie przerzucam. O, nawet o tym nie pomyślałem, no ale tak zrobię, dobrze. Chyba, że mnie podpuszczasz. A jednak nie. No to tyle. Tak, tyle mówisz? W sumie to... Pobawmy się trochę. Chcę ci pokazać pewne karty. Na razie nic nie będę robił sensownego przez chwilę. Im więcej mi pokazujesz, tym bardziej się pogrążasz. Ja? Pogrążam? Dobra, kolejne 10 kart. Z jakiego powodu ty niby 10 kart bierzesz? A ponieważ mam kartę zaklęcia. A? Która mówi, wyślij 10 kart zaklęcia z ręki przeciwnika z deku na cmentarz. Z ręki i deku. To jest trochę zepsute, bo to coś nie działa tak, jakbym chciał. I teraz trzeba wybierać. No właśnie, nie umiem tutaj obsługiwać karty, szczerze powiedziawszy, zawsze mam z nim problem, bo wybrałem już powyżej 10 kart i mi nadal nie potwierdziło to już. No, to trzeba mocno. Też tak miałem wcześniej. Albo to tylko karty zaklęć. To nie jeżeli... pomogłeś mi, wiesz? A pewnie to tak działa, już wiem, jak to działa. Jakbyś nie miał, to by chyba się nie aktywowało. Nie wiem. Więc to patrzy, o tym się mogę dowiedzieć, ile masz kart zaklęć w talii. To jest absurdalna ilość i nie wiem, jak to działa, naprawdę. Nie znam działania, nie wiem, jak działa to. No i popsułeś mi nową kartę, teraz już nie mogę. No, teraz mój etap, dobra. Chciałbym mi wyrzucić tego Delta Attackera. Tu będzie tak. Szkoda, ale trudno. No, tu na razie zakończę. Co powinienem zrobić? Oj, w pozycji ataku źle. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakujesz. Próbujesz mnie podpuścić, bo masz kartę pułapkę. Nie, nie chcę, żebyś mnie atakował. Mówiłem, że masz kartę. Co tu by sobie zrobić? A dobrze, może być to. Bardzo ciekawa karta, którą mi pokazałeś. No mi ukradłeś kartę. A, czekaj, zaraz, kolejna karta teraz. Dobra. Czekaj, dwie karty mi sprzątnąłeś? Tak. No, no to ładnie. Nie wiem, na co liczyłeś, ale spoko. Skończę turę. Mam, że tylko jedna, dobrze? Nie czujesz na to, że to odbija atak, a to nie odbija ataku w żaden sposób. Zobaczę, jak to działa. A czekaj, nie. Żebym się nie pogrążył, najpierw zrobię tak. Później zrobię tak. I tak. O, dobra. Następnie... A nie, tego to nie mogę. Dobra, spróbujemy, jakby wyglądał
atak. Ha. Może mi się uda. Ha. Ha. No w sumie uda się. To dobrze, już sukces. I tyle. Nadal nie zmieniłeś kart. Masz te same. Tak, to co? Zamiana będzie? Ta zamiana jest o tyle dobra, że można wybrać konkretną kartę, a nie losową. A, nie ma problemu. Może jeszcze powiedz, że wymieniasz moje karty na swoje. Nie wiem co ja robię. Ha. Ale teraz... Zaraz będę złym człowiekiem i sam skopiuję ten wirus kanon. Możesz. Ciekawe, czy ci to da... O, poszło. Nic więcej nie chcę robić. A co czas grasz tą samą jedną kartę? Ona już jest... Tak, ale zaraz coś zrobię. Tym razem bardziej ofensywnie będzie. Nie wiem, czy zauważyłeś, ja cały czas nic nie robię, staram się przynajmniej nie robić. Tak, dopiero jak będziesz w krytycznej sytuacji. Nie no, nie ma potrzeby. Dobrze, nie ma potrzeby. Sam sobie zadasz obrażenie. Tak? Tak. No dobrze, to w takim razie... Świetnie. A, 3000, ja mam tylko 2400. Ach, no oj. Dobra, nic nie zrobię. Wiem, że nic nie zrobisz. Silna obrona, ale to dopiero poziom 5, no to. A co myślisz, że na większy nie mogę przyzwać? Oczywiście, że możesz, ale tu by się akurat 4 przydał. Dobra, teraz spróbujemy, tak. To jest bardzo ciekawe, że cały czas ci przychodzą te karty, które chcesz. Oczywiście, że tak nie jest. A czekaj, bo tu... Jak to czekaj. Wirus kanona, znowu tego pachołka, który mi będzie miliard razy przywołany. Więc jak nie? Nie, nie zmieniam efektu, nadal jest ten sam. Co ty masz? Teraz... Aha, 1500? I teraz spróbuję zaatakować. Ale to jest w tej turze. Aha. Tak, w tej turze. Oczywiście mogę również... Zaraz. Czy powiesz mi, że możesz go zboostować podczas ataku? No właśnie, to zrobię. Czy ty sam nie siebie będzie. Zderpiłeś? Nie, ja siebie... wzmocniłem. No co ty? Ja bym siebie tak nie ten, ale coś się z moim atakiem stało. O, wreszcie. Powodzenia. 4400. Co? Nic. Teraz masz 4400, tak? Tak, trzeba z tego korzystać. Mocna ta karta, trzeba coś z nim zrobić pożytecznego. Tyle. Jeszcze nie jest aż taka mocna, dopiero będzie. O, 2900 spadło. No widzisz, jednak nie jest taka mocna, jak ktoś myślał. Jak myślisz, mam duże szczęście, czy mam małe szczęście? O, już wiem, co będzie. A nie. Co innego. Niż myślałem. Nie ma potrzeby na razie myśleć. Dobra, ja więc zaatakuję i spróbuję. Jak już gramy tak ofensywnie, no to ofensywa. Może się opłaci. O, niestety karta mi poszła. Zmieniłem się twojego Magic Powera. Już ta karta tak. Nie ma tej magii, którą wcześniej miała. A wiesz co to znaczy? No niestety. To ale znaczy... czekaj, jak to się stało? Zaraz zobaczę. Bo ta karta to jest equip. A, po prostu wyrzuciłeś, no dobra. To jest equip. Czyli equipunek to jest. No sorry, no. Dobra, tyle. Ale nie mogę pozwolić ci, żebyś robił co chcesz, bo masz za mocne karty na to. Nie, żeby nie kradzione ode mnie wcale. Nie wykorzystałbym, zostawił cię na ugryzku i tyle. Później dopiero w ostatnim możliwym momencie zaatakował. No, co tam sensownego, czekam. Dobra.
Niech będzie to. Czyli dopisek 2600. No, dopisek zgadza się, nawet sensowny, ale ta karta nadal jest na polu. Oznacza, że może być problem. Nadal jest. No i ma być. Dobrze, zrobiłbym coś ciekawego. Nie, nie, nie. Chociaż... Nie wiem, co powinienem zrobić, powiedz mi może, co? Akurat to by było bardzo ciekawe, dobra. W następnej grze zrobię, tak. Twoje specjalne przyzywanie kart. Zrobię jeszcze inne działania. To jest zbyt kierowliwa sytuacja dla mnie. To tak nie może być, że jedna karta bez przerwy mi przywraca się. To nie może. Nie, tak... nie. Chociaż, dobra. To sobie... Tak, zrobię. No i ciekawi mnie... Co zrobisz w tym momencie? Co by tu wybrać? O, Zyros, ciekawe. A dobra, rzucę tą. Niech będzie. Mówisz, że